jakaś zaczyna być postawienie wszystkiego na głowie, ponieważ szkoła powoli zamienia się w przychodnię zdrowia. Psychicznego. I nagle pomiędzy, pomiędzy nauczycielem a uczniem staje psycholog. To jest katastrofa. To jest katastrofa w tej chwili i tą katastrofę widzimy wszędzie, w domach, na ulicach i również w recepcji kultury. A ja od dawna mówię o tym, iż jeżeli nie wychowujesz, to nie nauczysz. Jeżeli szkoła abdykowała już wiele lat temu z wychowywania, bo abdykowała, nie ma szans na nauczenie. To jest hodowla debili. Tak to wygląda. Jakieś wyjątkowe jednostki zdarzają się wciąż. Dzięki determinacji rodziców często. Czasami dzięki determinacji jakiejś siłaczki, odwołujemy się do konwencji literackiej, coś w życiu osiągną. Odbiją się od tej kałuży, w której się ich trzyma. Ale to są jednostki. System działa przeciwko człowiekowi. System działa przeciwko Polsce tak naprawdę, a na dodatek jeszcze czyni z wyprodukowanego, jak to nazwać, prefabrykat taki oświatowy, czyni debila z niego już z papierkami, że on może być debilem. Po prostu ma na to papier. Bo chodził do przychodni, na dodatek nie wolno go ruszyć. I oczywiście on z tym papierkiem za chwilę, wchodząc na rynek pracy, będzie miał preferencje. Bo tak jest. Nie wolno, to on jest upośledzony, więc z definicji marksistowskiej, współczesnej marksizmu kulturowego, każdy upośledzony jest swoistą mniejszością, a mniejszość musi być preferowana. W związku z powyższym debil musi rządzić mądrym. Nie może być inaczej. I tak jest też w kulturze. Dygresja zawiodła nas z powrotem do kultury. Pani do teatru Paulino. Właściwie może tak. Jakby jeszcze się... Myślę o książce Komu służy kultura, ale właściwie o tym końcowym wywiadzie, który został tam zamieszczony. Gabriel Maciejewski pyta o to, czy istnieje pozytywna relacja pomiędzy teatrem a kościołem. I jeśli tak, to ja chciałabym ponowić to pytanie. A co ja odpowiedziałem? Nie pamiętam. że tak, że to ma sens i da radę to robić. A w którym roku to było znowu? Ja już zacznę szukać, a proszę już o odpowiedź. Kilka lat temu Maciejowski ze mną taki wywiad. 2014. Tak. Dopowiem przy takiej szerzącej się dekonstrukcji i takiej... Takiego... Już prawie przeczytałem pani książkę o dekonstrukcji w literaturze. Takiego wrażliwości. Myślę, że to właśnie jak można byłoby tutaj o tym teatrze wobec kościoła. Uwaga, podeprę się. Dobra. No, bo miałem taki plan, ale ten plan się nie sprawdza. Trzeba jakąś część element artystyczny wprowadzić. Chwileczkę. Dobrze, podeprę się wierszem.